Zapraszamy na kolejny podcast z cyklu PPK daje rady. O roli instytucji finansowych, zasadach wyboru, możliwości zmiany instytucji przez pracownika i pracodawcę z Agnieszką Husajnow-Perczyńską, menedżerką do spraw współpracy z instytucjami finansowymi PFR Portal PPK, rozmawia Klaudia Kacejko z portalu mojeppk.pl. Agnieszko, dlaczego to właśnie instytucje finansowe zarządzają środkami PPK? To jest ciekawe pytanie. Po pierwsze, instytucje finansowe gromadzą środki PPK, ponieważ zapewniają bezpieczne i niezależne zarządzanie pieniędzmi. Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie fundusz inwestycyjny, który jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w skrócie TFI, fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, w skrócie PTE, albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, w skrócie PRTE, albo Zakład Ubezpieczeń. Po drugie, aby obciążenie dla pracodawców było jak najmniejsze, sposób tworzenia PPK został dla nich możliwie uproszczony. Większość obowiązków administracyjnych, w tym dotyczących obsługi uczestników PPK, spocznie na instytucjach finansowych zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi. A co instytucje finansowe zrobiły ze środkami PPK? Wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami instytucja finansowa lokuje środki gromadzone na rachunkach PPK w fundusze inwestycyjne, a te różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. To są tak zwane fundusze zdefiniowanej daty. A czy przekazanie środków instytucjom finansowym jest na pewno bezpieczne? Tak, ponieważ każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swojej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z każdym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten w miarę zbliżania się do uczestnika do 60 roku życia ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. Po drugie, instytucje, które zostały dopuszczone do udziału w systemie, to jest do zarządzania środkami odkładanymi na rachunku PPK, muszą spełniać szereg restrykcyjnych, określonych ustawowo warunków. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych przez pracowników oszczędności. I instytucja taka musi spełniać warunki poniższe. Mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń co najmniej 3 lata doświadczenia w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 milionów złotych, w tym co najmniej 10 milionów złotych w środkach płynnych, oraz zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty. A po trzecie, część inwestycji będzie mogła być lokowana w papiery wartościowe w walucie innej niż złoty polski, umożliwiając tym samym ograniczenie ryzyka koncentracji. Udział inwestycji w walucie innej niż złoty polski nie może być jednak wyższy niż 30% całości inwestycji. Rozumiem. Wtedy firmy, w których pracownicy zdecydują się na przystąpienie do PPK, aby przystąpić do programu, muszą podpisać dwie umowy. Umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie. Dlaczego dwie i co te umowy oznaczają? Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracownika, aby rozpocząć współpracę z instytucją finansową i przekazać jej środki pracowniczych planów kapitałowych. Umowa o zarządzanie to umowa, z którą pracodawca zawiera z wybraną instytucją finansową. Umowa będzie zawierała najważniejsze zasady dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK. Natomiast umowa o prowadzenie to umowa, którą podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z instytucją finansową, z którą wcześniej podpisał umowę o zarządzanie. Osoby zatrudnione po podpisaniu w ich imieniu tej umowy stają się uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych. Umowa o prowadzenie będzie określała m.in. szczegółowe warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi,
deklarowania wpłat dodatkowych czy składania dyspozycji dotyczących gromadzonych środków. Aż 20 instytucji finansowych oferuje zarządzanie i prowadzenie PPK. Którą wybrać albo czym kierować się przy wyborze? Dla każdego jest to trudne pytanie i trudne zadanie. Decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa, powinna zostać podjęta w porozumieniu z przedstawicielstwem osób zatrudnionych, czyli na przykład zakładowymi organizacjami związkowymi lub, jeśli takie nie działają, w podmiocie zatrudniającym z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonionych w trybie przyjętym w tym podmiocie. Wybierając firmę obsługującą PPK, warto się kierować jej doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami obsługi PPK. A gdy już wybierzemy instytucję finansową, czy możemy ją zmienić? Czy pracodawca albo pracownik ma do tego prawo? Pracodawca nie jest związany z wybraną przez siebie instytucją finansową na zawsze. Może zatem zdecydować o jej zmianie. Takich uprawnień niestety nie ma pracownik. Zmiana przez pracownika instytucji, w której gromadzi środki w ramach PPK, może być natomiast wynikiem zmiany przez niego zakładu pracy. Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych w trakcie oszczędzania będzie mógł zmienić fundusz z definiowanej daty, do którego został przypisany, i wybrać fundusz, który w jego ocenie będzie lepiej dostosowany do jego potrzeb inwestycyjnych. Dziękujemy za uwagę. Po więcej informacji zapraszamy na stronę mojeppk.pl.